Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kucyk i witam w moim poradniku dotyczącym smoków na mapie Demirage. Poza zwykłymi, standardowymi smokami będę także pokazywał tak zwane one-way smoki, czyli smoki jednokierunkowe, po których widać tylko z jednej strony i warto takie smoki wykorzystywać, gdyż my będziemy mogli kogoś zabić łatwo, a przeciwnik nas nawet nie dostrzeże, nie będzie wiedział, że tam jesteśmy. Także zaczynajmy. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? To jest mój drugi poradnik do CS-a. Jeśli nie widzieliście tego pierwszego, to polecam zapoznać się z tym materiałem. A teraz do rzeczy. Będę zaczynał od smoków na po stronie terrorystów. Ten smok, który wam właśnie pokazuję, to jest smoke na schody, na bombsite A. Także należy się ustawić na tym takim wzniesieniu, na tym podejście, patrzeć się właśnie w tą linię. I tutaj wyobraźmy sobie teraz, że tu jest taki prostokąt. Tu, gdzie jest to niebo. I tak mniej więcej po środku. I klikamy lewym przyciskiem myszy. I ten smoke nam wyląduje idealnie na schodach. Także polecam tego smoka. Kolejny smoke to smoke na respa CT. Musimy się ustawić na wprost do tej trzeciej kreski na drzwiach, po czym kierujemy swój celownik tutaj na ten lewy dolny róg tego czegoś i z wyskokiem, z lewym przyciskiem myszy rzucamy ten smoke. On nam powinien idealnie tutaj wpaść i zakryć respa CT. I dokładnie. Poza tym, że zakrywa nam tutaj, to jeszcze na tej skrzyneczce też jest ten smoke. Dobrze. Kolejny smoke to smoke na obszar między schodami a dżunglą. Wchodzimy tutaj, gdzie ja. I podchodzimy, tutaj są dwa okna. Między nimi jest to coś. I tutaj stajemy celownikiem. Mamy tutaj takie dwa słupki. Kierujemy swój celownik tutaj na lewą stronę i troszeczkę wyżej. I tutaj rzucamy lewym przyciskiem myszy smoka. Powinien nam on idealnie tutaj między schodami a dżunglą wpaść. I ten smok jest dosyć dobry. No tutaj delikatnie widać, ale jeśli są tutaj u góry smoki i tutaj, to powinniśmy spokojnie móc tutaj tą bombę splantować. Oczywiście jeśli jeszcze tam jest też smok na respie. Wracając do bombsite'u A, pokażę wam fajny patent na rzucanie mołotowów. Może go znacie, może nie. Jeśli załóżmy tutaj leży smoke i nie wiemy, a chcemy koniecznie sprawdzić, czy tutaj pod drewnem nie ma żadnego terrorysty, a jeśli jest, to chcemy go stąd wykurzyć, to po prostu tak. Blokujemy się o tą framugę tutaj, o tą ścianę i celowniczek dokładnie w tym miejscu. Trzymam lewy przycisk myszy, myszki nie ruszamy i rzucamy mołotowa. On nam idealnie spadnie tutaj na dół i spali każdego CT, który tutaj będzie. Lub po prostu go wykurzy stąd. Okej, okay, to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o bombsite A. Potem jeszcze pokażę jednego one-way smoka na bombsite A, ale to później. Teraz przejdźmy może jeszcze z powrotem do respa terrorystów. Pokażę wam, jak rzucać z respa smoka na shorta. Także mamy tutaj to okienko i mniej więcej na środku tutaj z wyskokiem rzucamy tego smoka. On nam tutaj powinien idealnie wpaść i zakryć. Tutaj troszkę widać, ale jeśli będziemy wbiegać do konekta, no to tutaj nam ten CT nic nie zobaczy. Kolejny fajny smoke, tylko nie wiem, czy on mi się uda, bo on jest dość ciężki do opanowania. W teorii powinienem tutaj stanąć, zablokować się o tą ścianę i w tą kropeczkę celować i z wyskoku rzucić granat. Ten smoke powinien odbić się od podłogi i wpaść na tą półeczkę, ale nie zawsze tak się niestety dzieje, tak jak widać. Także proponuję, sami sobie potrenujcie i powinno wam się udać prędzej czy później. Okej, teraz bardzo fajny smoke, chyba jeden z lepszych smoków, jeśli chodzi o smoke do konektora z respa, a raczej stąd. Jak widzimy tą roślinę, to ona tutaj ma te najniższe ten pęd, tą łodyżkę. Podchodzimy.
Ok, jak już jesteśmy, odwracamy się i tu mamy to okno. Lewa strona okna, zjeżdżamy niżej i tak mniej więcej w połowie odtąd dotąd, w połowie się ustalamy, ustawiamy, lewy przycisk myszy i z wyskoku rzucamy. I ten smok nam powinien idealnie wpaść do konektora. Nie no, ten wpadł średnio, szczerze mówiąc. Jeszcze raz. Okej, okay, i ten smok jest bardzo dobry. Tutaj delikatnie widać, ale to delikatnie. Z żadnej innej strony nie widać. Także konektor bardzo ładnie zasmokowany. No to nie jest łatwy smok, trzeba go się nauczyć. Najlepiej jest po prostu podejść tak w miarę prostopadle do tej łodyżki tutaj. Dlatego i w tym miejscu wyrzucić tego smoka z podskokiem. Okej. Okay. Następnie chciałbym wam pokazać smoka na bombsite B. Mianowicie on powinien wybuchnąć tutaj na Edwardzie. Na tej miejscówce. Też w zależności od tego, jak się ustawimy, to on będzie bardziej po lewej albo bardziej po prawej. Jak mamy tutaj te metalowe coś, tutaj mamy celownik i idziemy do góry. I łączymy się tutaj z tym dachem. Tak, żeby to mniej więcej była jedna linia. I mniej więcej rzucamy w ten sposób. Sprawdźmy, czy on nam dobrze wpadnie. No, bardzo ładnie nam wpadł. CT, który tutaj będzie krył z shorta domku, to już tutaj nic w zasadzie nie zobaczy. Będzie musiał zratować tutaj. No, a tutaj już bardziej łatwiej go po prostu będzie zdjąć. Bo nie trzeba sprawdzać tej miejscówki, wystarczy zobaczyć tutaj i tutaj. Ok, kolejny smoke, który chciałem wam pokazać. Nie wiem, czy mi wyjdzie, bo też dosyć trudny. Właśnie z apartamentów na B. Smoke, który leci na mida do okna. Ustawiamy się tutaj, jak mamy to okienko. Nie na środku, tylko bardziej właśnie tak ta lewa część prawego okna. I tutaj, jak mamy tą belkę, to troszeczkę w lewo i do góry. Naprawdę dosyć też trudny smoke do opanowania. Nie zawsze wchodzi, no, tak jak widać. Ale zaraz nam powinno się udać. O! Idealnie wpada w okno. Tutaj troszeczkę widać, no niestety to jest, tak jak powiedziałem, to jest bardzo trudny smoke. Nie można na nim polegać, bo raz spadnie tak, raz tak. Więc, no cóż. Smoke! O, pięknie wpadł. Tylko mówię, tutaj część okna zostaje niezakryta. Także trzeba się zastanowić, czy rzucać w ogóle takiego smoka, lub po prostu poćwiczyć. Ja ekspertem w tym smoku nie jestem. Natomiast chciałbym wam pokazać kolejnego smoka, który powinien zakryć w pewnej części okienko ze sklepu przy bombsite B. Już wam mówię, o co chodzi. Podchodzimy do ściany na wprost mniej więcej tej latarni. Tutaj środek okna celujemy i tutaj jak jest ta krawędź, środek okna i tu na tym łączeniu i mniej więcej rzucamy. I ten smok powinien nam wybuchnąć w tym obszarze, blokując po prostu wizję na przykład snajpera. O, jak wchodzimy, on nas nie ma prawa zobaczyć. Praktycznie nic w zasadzie nie widzi. Okej. Okay. Czy jeszcze jakiś smoke chciałem wam pokazać? Standardowy smoke między ławką a vanem. Podchodzimy do tej belki. I mniej więcej celujemy tutaj. Rzucamy. Bardzo łatwy smoke. On nam tutaj wybucha. I zasłania nas przed każdym, kto będzie po prostu przy ławce. Będzie musiał stąd wyjść. Bo tu już ma zablokowaną drogę smokiem. Kolejny smok na bombsite B. To jest smok na apartamenty, jak gramy w CT. Podchodzimy tutaj do tego kosza na śmieci. Tu mamy taką czarną kropeczkę. Troszeczkę w lewo rzucamy. I on nam idealnie powinien wpaść, zakrywając drogę do apartamentów. Dokładnie.
Jeśli terroryści będą chcieli zaszować, to będą musieli przez tego smoka przebiec, a jak przebiegną, to są po prostu na... jak na talerzu, jak na tacy. Dobra. Myślę, że jeśli chodzi o smoki takie standardowe, to było na tyle. Teraz pora na tą fajną część poradnika, czyli One Way Smokes. I już wam pokazuję, o co chodzi. Podchodzimy tutaj, wskakujemy na tą półeczkę i celujemy na ten róg tego kafelka, gdzie styka się z tą drewnianą deską. Prawy przycisk myszy i puszczamy. Gdy to zrobimy, możemy śmiało wejść tutaj na ten żółty fotel i widzimy wszystko jak na dłoni, jeśli chodzi o Vana. Natomiast nasz przeciwnik, no nasz przeciwnik już nas nie widzi. Widzicie? Nic. Także fajna sprawa. Drugi jednokierunkowy smok, który możemy rzucić. Ustawiamy się tutaj przy lodówce, tak żebyśmy się zablokowali. I celujemy w lewy, dolny róg tej płytki. Jak widzimy tutaj tą płytkę, to tutaj celujemy, o dokładnie tutaj. Tylko będąc oczywiście na tutaj przy lodówce. Celujemy. Lewy i prawy przycisk myszy naraz trzymamy, puszczamy. I wchodzimy sobie tutaj, no, aż nie będziemy mogli wejść dalej, bo będziemy zablokowani przez latarnię, przez tą lampkę. I dalej też możemy ściągnąć każdego, kto jest na wanie lub gdzieś tutaj i on nas po prostu nie zobaczy. Także fajna sprawa. O, teraz już smog zniknął, ale możecie mi wierzyć, nie zobaczą nas. Dobrze, co dalej, moi drodzy, co dalej? Tutaj wam chciałem pokazać na midzie też fajnego... jednego smoka, jednokierunkowego. Patrzymy tutaj na tą przerwę w tych kartonach i ta kostka, o ta, w te łączenie, prawym przyciskiem myszy puszczamy i możemy wskoczyć na skrzynkę tutaj, nie na samą górę, tylko na ten wystający i widzimy w zasadzie całe okno, a przeciwnik nas w oknie snajpera tutaj nie będzie w ogóle widział, będziemy zasłonięci tym smokiem. Także też bardzo fajna opcja. Można kogoś zdjąć, szczególnie zawki. Teraz dwa smoki na okno, jednokierunkowe, dadzą nam na pewno przewagę, jak będziemy po stronie CT. I robimy tak. Możemy z jednej strony lub z drugiej strony zrobić sobie tego smoka. Jak mamy tutaj taką ciemną plamę, to na prawy dolny róg najeżdżamy. Lewy przycisk myszy wstrzymamy, kucamy, rzucamy i on fajnie nam wybucha i widzimy w zasadzie wszystko jak na dłoni, nawet zakręt. Także możemy fajnie ściągać ludzi. Nas tutaj w ogóle kompletnie nie widać, a my mamy dużą lukę. To jest naprawdę duży, duży, fajny one way smoke. Przeciwnicy nas tutaj nie zobaczą. No już teraz znikną. Ale wierzcie mi, nie zobaczą nas. Ok, drugi smoke na drugą stronę okna. Znowu się tutaj blokujemy na tym drewienku i ścianie. A tym razem kucamy. Trzymamy na drugiej czarnej kropce. Tutaj jest taka czarna kropeczka. Trzymamy na czarnej kropeczce i jedziemy wyżej na łączenie z deską. Rzucamy. I mamy to samo, tylko że po drugiej stronie. Także wszystko, wszyściusieńko tutaj widzimy. Środek cały. A nas przeciwnik nie zobaczy, bo jest smoke. Także polecam, naprawdę warto takiego smoka nauczyć się rzucać, takie dwa. Okej, jeszcze dwa smoki. Jeden też trzeba wprawy nabrać, ale nie powinien być najtrudniejszy. Stajemy tutaj pod ścianą i patrzymy się na tą linię. Idziemy wprost do ściany. Odwracamy się i tu mamy takie pęknięcie. Nie wiem, czy widzicie na wideo, ale na pewno tutaj jest. Nie wiem, czy widzicie na nagraniu. Zrównujemy się celownikiem z tą linią. Na końcu więcej dajemy troszeczkę do góry. Kucamy, lewy przycisk myszy. Kurczę, źle. Jeszcze raz. Linia. Mamy te pęknięcie troszeczkę wyżej. Kucamy. Ok. Wybucha, a my tutaj powinniśmy mieć możliwość zobaczenia wroga na BS-ie. Aczkolwiek tutaj też w zależności od tego, jak rzucimy smoka. O, teraz widzimy. Widzimy po prostu i moglibyśmy kogoś ściągnąć, gdybyśmy zauważyli. Oczywiście smoka też trzeba się nauczyć, bo to nie jest takie proste. Kolejna sprawa i w zasadzie ostatni jednokierunkowy smok, jaki mam wam do pokazania.
Tutaj się blokujemy na tej ściance i jak mamy tą kreskę poziomą, to jedziemy dalej i tutaj mamy jedną cegiełkę małą i tutaj drugą dużą. O, tu jedną i tu dużą. Tak się blokujemy się i rzucamy na górne łączenie tych dwóch cegiełek. Lewy przycisk myszy. Zasmokowaliśmy i tutaj w zasadzie cały tutaj bombsite widzimy łącznie z respem CT, a oni nas nie widzą. Także fajna opcja. Naprawdę polecam te one-way smoki. Możecie fajną przewagę osiągnąć nad przeciwnikiem. I cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Oczywiście proponuję, żebyście sami potrenowali te smoki, bo naprawdę warto. Dzięki za oglądanie. Oceńcie film, jak możecie. Udostępniajcie swoim znajomym. I wpadnijcie na mojego fanpage'a na Facebooku. To było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.